Do Polski przyjeżdża Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, i wszyscy mamy nadzieję, że 6 lipca powie więcej niż raczył powiedzieć Barack Hussein Obama w czasie swojej ostatniej bytności w Warszawie. My nie potrzebujemy poklepywania po plecach, rozdawania błyskotek i świecidełek. Nie jesteśmy Bantustanem. Chcemy od Stanów Zjednoczonych jasnych deklaracji. Także i w sprawie Rosji. Mówię o tym dlatego, że dzień później, 7 lipca, Donald Trump spotka się z prezydentem Rosji Władimirem Władimirowiczem Putinem. Spotka się w Hamburgu przy okazji szczytu państw G20. I wydaje mi się, że ta rozmowa będzie rozmową ważniejszą i bardziej konkretną. Bo nie tylko, że będą rozmawiali o sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale także będą rozmawiali o sposobach rozwiązania tak zwanego kryzysu ukraińskiego, ale przede wszystkim o możliwej współpracy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Rosją. Musimy wyobrazić sobie sytuację, że Donald Trump będzie potrafił dogawalica porozumieć się z Putinem. I że Rosja stanie się w pewnym sensie sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w rozgrywce przeciwko Chinom. Jak wtedy będzie wyglądała pozycja Polski, najbliższego sojusznika Stanów Zjednoczonych w Europie? Musimy przygotować warianty rozwoju sytuacji na różne okazje. Także i na taką, kiedy nasz przeciwnik, Rosja, stanie się sojusznikiem naszego największego sojusznika, Stanów Zjednoczonych. Jak wtedy będziemy wyglądać? Na razie firmy amerykańskie, amerykańskie koncerny paliwowe i energetyczne usiłują wejść do Europy Środkowej i to stoi w jaskrawej kolizji z interesami Gazpromu, więc widzimy taką małą wojnę energetyczną między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, ale to pewnie też będzie tematem spotkania Donalda Trumpa i Władimira Putina. Więc warto na to zwrócić uwagę. Ze spraw krajowych obejrzałem kuriozalny spot przygotowany przez Platformę Obywatelską, a pokazujący, jak bardzo reżimowa i zakłamana jest telewizja publiczna. Spot kończy się nawiązaniami wprost do przemówień Józefa Goebbelsa. Sugeruje się w tym spocie nie mniej, nie więcej, tylko to, że telewizja publiczna dziś jest propagandową jaczejką PiSu, używającą goebbelsowskich metod. Autorów spotu namawiałbym do szybkiej wizyty u psychiatry, skoro nie widzą, jak bardzo goebbelsowska jest telewizja TVN, jak goebbelsowskie elementy wkradają się do telewizji Polsat, o tych pomniejszych telewizyjkach zakładanych przez komunistów i postkomunistów typu Superstacja i etc., czy Nowa TV, nawet nie mówię, bo tam po prostu nie ma sensu nawet spoglądać, żeby nie psuć sobie smaku i jakiegoś zdrowego rozsądku. Autorom tego żenującego spotu, który w efekcie nawołuje do działania bezprawnego, sprzecznego z prawem, a mianowicie do niepłacenia abonamentu na TVP PiS. Tak to jest ujęte. Czyli nie płaćmy to, co powinniśmy płacić, bo rządzi PiS. Jak rządziła Platforma, to trzeba było płacić, a wcześniej Donald Tusk wzywał, żeby nie płacić abonamentu telewizyjnego, bo akurat był w telewizji zarząd przychylnie nastawiony do Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość ma swoje grzechy, w telewizji publicznej szczególnie, i o tym powiem za moment, ale autorom tego żenującego, jeżeli chodzi o poziom intelektualny spotu, który mógłby wyjść spod ręki Dowrzenki w czasach Lenina, bo Eisenstein już by się tego powstydził, dedykuję taką myśl świętego Charbela z Libanu. Święty Charbel powiedział tak: odzywaj się i mów wtedy, kiedy jesteś pewien,
że Twoje słowa są mądrzejsze niż Twoje milczenie. Tą uwagę dedykuję także panu Grzegorzowi Schetynie, liderowi, dzisiejszemu liderowi Platformy Obywatelskiej, który właściwie nic nie miał do powiedzenia na Krajowym Konwentyklu Platformy Obywatelskiej. Nie miał nic do powiedzenia, a tylko to, że program Platformy to jest program Polska bez Prawa i Sprawiedliwości. Więc państwo już kiedyś urządzili Polskę bez prawa i Polskę bez sprawiedliwości. Przez 8 lat urządzaliście taką Polskę, którą wyprzedawaliście, wykradaliście i w której gnębiliście ludzi zwykłych i prostych, takich jak ja też. Doświadczyłem waszej ręki w prześladowaniach, które robiliście co miesiąc przez 8 lat. I dziś macie czelność mówić, że macie, że teraz to już jesteście inni, teraz to już macie nową taktykę i nowy program. Nie, wy macie ciągle ten sam program. Program, o którym należałoby milczeć, słuchając światłej rady świętego Szarbela. Jakby na przeciwnym biegunie, i to nie tylko dlatego, że akurat takie mam poglądy polityczne, ale obiektywnie oceniając zdarzenia, stało wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego na konwentyklu PiS-u, który odbywał się w Przysusze. Kiedyś Przysusza słynęła z produkcji przetworów owocowych. No, dziś trochę już jest to inaczej, ale dobrze, że PiS znajduje takie miejsca i tam urządza swoje zjazdy, że odwraca naszą uwagę od Warszawy, która jest nieustannie chora na pośpiech, na robienie pieniędzy, na bezduszność, etc. Otóż wystąpienie pana Jarosława Kaczyńskiego było bardzo istotne, bo było konkretne. Odnosiło się do wielu dziedzin, ale dla mnie najmocniej zabrzmiało w odniesieniu do kultury. Kiedy lider Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że w kulturze najważniejsza jest wolność. Nie polityczne zobowiązania, nie polityczne agitki i publicystyka, ale wolność tworzenia. Ja dodałbym jeszcze do wystąpienia pana prezesa Kaczyńskiego, że ważna jest również szczerość. Szczerość, która czasami bywa bezlitosna, ale bez niej nie istnieje prawdziwa sztuka. Bardzo dobrze, że lider Prawa i Sprawiedliwości zaczął zajmować się kulturą i zobaczył, jak ogromną rolę w kształtowaniu społeczeństwa i w kształtowaniu tego, co będą o nas myśleć przyszłe pokolenia, odgrywa właśnie kultura. Dobrze byłoby, gdyby za tymi ciekawymi spostrzeżeniami, bardzo konkretnymi, poszły też konkretne działania. Cały program takich działań oczywiście można przedstawić, ale dobrze, że PiS otwiera się na środowiska kultury i że zauważył, jak to jest jednak doniosła sprawa. I wreszcie na koniec o telewizji publicznej. Fakt pierwszy. Telewizja publiczna w czerwcu odnotowała najniższe wskaźniki oglądalności w swojej historii. Fakt drugi. Pan prezes telewizji publicznej Jacek Kurski zamierza wziąć kredyt w wysokości 800 milionów złotych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Fakt trzeci. Reforma, którą wprowadza pan Jacek Kurski, nie ma nic wspólnego z żadnym reformowaniem instytucji. W tej chwili trwa już anarchizacja i rozpad struktur w telewizji publicznej. Myślę, że pan Jacek Kurski bardzo mało wie o telewizji publicznej, pomimo tego, że tyle już miesięcy zasiada w fotelu prezesa tej instytucji. I to jest kamyczek do ogródka Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli chcemy walczyć o kulturę, to pokażmy, że telewizją publiczną da się dobrze zarządzać, że może ona przynosić zyski, oferować ciekawą ofertę kulturalną i misyjne programy, a jednocześnie ludzie, którzy tam pracują, mogą być zadowoleni z tego, że są twórcami, a nie dworakami. Bo panu prezesowi Kurskiemu pomyliły się dwie funkcje współpracowników. Wybrał funkcję dworaków, którzy go otaczają, zapomniał o niezależnych, odważnych i mających coś do powiedzenia twórcach.
Stąd też ostatnia karuzela kadrowa, która ruszyła w telewizji publicznej, potwierdza tylko niestety prawo Kopernika-Grishama. Zły pieniądz wypiera dobry pieniądz.